Siemano, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przetestuję dla Was głośnik Sony SRS XB21. Jak widzicie, tutaj jest wizualizacja głośnika. Sony też się chwali funkcją Extra Bass, którą też przetestujemy w dzisiejszym odcinku. Tutaj mamy informacje o aplikacji Sony Music Center. Tutaj z tyłu mamy różne informacje, które zaraz omówimy. I tutaj znowu jest, że jest Extra Bass. Ok, tutaj na pudełku z przodu jest informacja, że głośnik posiada NFC, no Bluetooth to wiadomo, aplikację do głośnika, standard odporności na wodę IP67, może pracować 12 godzin na baterii, w zależności na jakiej głośności oczywiście, tryb live sound, czyli jakbyście się czuli na koncercie, że jest przestrzenny dźwięk bardziej, party booster, czyli oczywiście pokażę potem tą funkcję. Jest to taka trochę zabawka, ale jest bardzo fajna. I jak widzicie, jest też funkcja lewy-prawy, czyli możecie kupić sobie drugi taki sam głośnik i połączyć je w stereo. I jest też funkcja zwana przez Sony WPC, czyli że można połączyć wszystkie głośniki z serii XB od XB21 do XB41. Więc to też jest bardzo fajna funkcja. Dobra, to rozpakujmy go sobie. Jak widzicie, w zestawie jest sam głośniczek, kabelek USB do micro USB i rozpałka do grilla. Trochę tego jest. Różne instrukcje i karty gwarancyjne. I jeszcze zapomniałem wspomnieć o cenie. Cena tego głośnika była z rabatem minus 15%. I kosztował on 296 zł i 65 groszy. Przecena była z 349 zł. Więc jak dla mnie, bardzo się opłacało kupić ten głośnik. Szczególnie, że gra bardzo dobrze, jak na swoją półkę cenową. I zaraz usłyszycie. Dobra, przechodzimy do testu dźwięku. Głośnik gra bardzo dobrze. Wszystkie tony słychać prawidłowo, więc teraz puścimy sobie małego bass testa. Jak widzicie, basy są też bardzo dobrze słyszalne. I powiem Wam, że jak na taki malutki głośniczek,
to naprawdę są bardzo dobrze słyszalne, nie są płytkie, tak jak w niektórych głośnikach takiej wielkości, więc naprawdę oceniam to na bardzo dobry głośnik. Zaraz sobie zrobimy test wodoodporności. Test wodoodporności będzie polegał na tym, że będę polewał głośnik wodą. Dobra, zaczynamy. Jak widzicie, głośnik przetrwał zanurzenie w wodzie. Zresztą tak jak jest napisane na pudełku, jest certyfikat. Dobra, teraz pokażę Wam jeszcze funkcję Party Booster. Żeby włączyć tą funkcję, trzeba wejść w aplikację Sonego. Jak widzicie, tutaj już mam mój głośnik. I teraz wchodzimy w ustawienia. Bierzemy Party Booster. I robimy tutaj, żeby był drum kit. Możemy sobie zmienić oczywiście na perkusję i możemy customowy. Ja Wam pokażę teraz tak. Jak widzicie, już jest włączone. I teraz po prostu poprzez uderzanie na przykład tutaj możemy różne rzeczy odgrywać. Perkusję na przykład. Tutaj, tutaj. I w zależności z jaką siłą uderzymy, tym głośniejszy jest dźwięk. Na przykład teraz. I to tutaj jeszcze działa, u góry i od dołu. Z tyłu nie ma natomiast takiego, żeby był dźwięk, ale jeżeli mamy wyłączony w aplikacji, to musimy tutaj kilka razy uderzyć i wtedy się włącza ten tryb. Teraz jeszcze Wam pokażę, jakie są tryby LED-ów tutaj. I pokażę Wam jeszcze tryb live sound, czyli ten taki jakby koncertowy. Dobra, to jak widzicie, teraz zmienię tutaj... wejdę w ustawienia z powrotem, tak jak mówiłem. Wejdę w sound, sound mode i muszę tutaj zmienić na live sound. I teraz, i oczywiście tutaj jeszcze w aplikacji, mamy korektor basów, middle i trebli. Okej, czyli jak już mamy ten tryb live sound włączony, nie wiem, czy usłyszycie jakąś różnicę między normalnym trybem, ale powiem Wam, że jak już jak słuchałem już trochę tego głośniczka, to naprawdę powiem Wam, że jest mega, jeśli chodzi o tą funkcję. Normalnie naprawdę jest dźwięk przestrzenny, ale dobra. Co będę dalej mówić? Posłuchajcie. Słyszeliście jakąś różnicę, ale naprawdę powiem Wam, że na żywo ta różnica jest mega słyszalna. To teraz pokażę Wam tryby LED-ów. Pierwszym trybem LED-ów będzie tryb o nazwie Rave.
kolejnym trybem będzie chill. I kolejnym, a zarazem już ostatnim trybem będzie tryb strobe. Czyli jak dla mnie najlepszy tryb, który jest tutaj w tym głośniku. Dobra, teraz jeszcze omówimy sobie przyciski, które są tutaj na głośniku. Tu jest przycisk włączania i wyłączania głośnika oraz parowania. Podgłaśnianie, przyciszanie. Tutaj jest znaczek Bluetooth, ale to nie jest przycisk. I tutaj jest jeszcze przycisk zatrzymywanie i odtwarzanie utworów. Tutaj z tyłu, jak widzicie, jest duża zaślepka, pod którą znajdują się porty. Jest micro USB i port AUX. I jest też przycisk reset. Tutaj pierwszy przycisk odpowiada za baterię i też można wyłączyć LEDy tym przyciskiem. I teraz usłyszycie komunikat. Mówi Wam, ile ma bateria procent naładowania. Dalej jest WPC, czyli funkcja Wireless Party Chain, czyli połączenia kilku głośników z tej firmy. I add, czyli dodać prawy lub lewy kanał. I tutaj jest jeszcze mikrofon. Ogólnie głośnik jak dla mnie jest super jak na tą cenę. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że tutaj ma znaczek NFC, czyli też tutaj można przyłożyć telefon i praktycznie w 2 sekundy można się połączyć z tym głośnikiem. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie suba, lajka i tutaj w rogu będzie ankieta, czy robić więcej filmów z tanimi głośnikami, czy z troszeczkę z droższej półki. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie suba, lajka i siema!